Yo, 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 witajcie w kolejnym odcinku z serii tutoriali. Głosy padły na przygotowanie filmu, na okrojenie naszego Steama. I nie będzie to ten sposób, który do niedawna działał, Now Browser plus Open Steam, Open Minigame List. Ten sposób po ostatniej aktualizacji gdzieś w okolicy początku lutego przestał działać. Teraz odpaliłem go przez tą funkcję No Browser i jak widać mamy tutaj sporo procesów. Ten sposób, który dzisiaj zrobimy, okroi Steam do tego stopnia, że nie będzie można korzystać z funkcji biblioteki, przeglądarki, funkcji znajomych. Prawdopodobnie nie będzie można grać multiplayer, dlatego będzie dla osób grających single player. Zawsze można go odpalić później w trybie normalnym. Ale jeśli preferujecie wydajność i nie chcecie tych tutaj client web helperów, teraz są uzależnieni od tego systemu i wprowadzają coraz więcej funkcji. Można przyspieszyć Steam w różne też inne sposoby, wchodząc w znajomych. Klikając tą zębatkę i wyłączając animowane awatary, praktycznie wyłączając to wszystko oprócz tego. Możemy wejść właśnie w ten tryb. Tu mamy widok. Tryb mini. W trybie normalnym możemy przejść w tryb offline. I wtedy niby też zmniejszą się ilość procesów, ale nie jest to prawda, jak widać. Jest tu ich sporo. To jest zrzut ekranu z ankiety, które głosowaliście. I tutaj mamy przed, a tutaj mamy po. Mamy tylko dwa procesy. Wyłączamy Steam. Zamykamy wszystkie procesy, bo one same się zamkną, ale po prostu, żeby to działało, musi być Steam zamknięty całkowicie i wtedy dopiero odpalamy. Tutaj już przygotowałem ten plik, którego będziemy odpalać, aplikację Steamu. W opisie filmu wrzucę tą ścieżkę, która go odpali Steam w trybie okrojonym, gdzie X, tu zaznaczam, X to jest miejsce, to jest numer waszego dysku, który jest zainstalowany Steam. W moim przypadku jest to dysk D. Czyli zastępujecie tą literkę X literą dysku, którą jest zainstalowana instancja Steam. Będziemy tworzyć plik, który się nazywa batfile. To jest plik batch. I robimy go w ten sposób, że tworzymy nowy dokument tekstowy. Steam Tutorial. OK. I tą ścieżkę z dołu z opisu filmu kopiujemy i wklejamy ją tutaj. OK. I zaznaczamy ten X, zamieniamy na tą literę dysku, którym jest zainstalowana instancja Steam. W moim przypadku jest to litera D. Zapisujemy. OK. Teraz musimy zmienić ten plik txt na plik batch. Więc najlepiej jest to zrobić, włączając mój komputer na przykład, widok, inne foldery, widok, rozszerzenia plików, OK? I mamy tutaj końcówkę txt. Teraz tą końcówkę txt zamieniamy na końcówkę bat. Tak, chcemy zmienić rozszerzenie, zamienia się to na plik systemowy. OK, tak jak widać, Steamu nie ma, nie działa w tej chwili. Klikamy na to, odpala nam się Steam. To się nie zamknie. Po odpaleniu Steamu będziemy musieli to zamknąć ręcznie. Chwilę czekamy, bo musi wyizolować wszystkie te dodatkowe śmieci. To rozwiązanie może nie być permanentne. Za jakiś czas może wyjść jakiś update Steamu, który to zniweluje i nie będzie działać.
Tryb offline, tak. No go ustawiłem w trybie offline, zanim przecież tutaj. Jak widać, nie ma niczego, nie ma biblioteki, nie ma społeczności, nie ma niczego. Jest tryb konsoli, że możemy zobaczyć, co się dzieje w tle. Lecz nadal możemy uruchomić grę i grać. Grać w grę. I mamy zaledwie dwa procesy. Trzy. Jeśli Steam jest otwarty, to wychodzi tutaj na początek. I mamy dwa procesy. Jeśli uznaliście to za przydatne, dajcie like, łapkę do góry. Niech wieść się niesie, niech inni zobaczą. Zapraszam do następnych tutoriali. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia.